Dzień dobry, witam serdecznie na dzisiejszym zebraniu sołeckim. Witam serdecznie mieszkańców oczywiście, pana burmistrza Rafała Zimny. Witam serdecznie. Witamy panią wiceburmistrz, panią Karolinę Bloch. Witam serdecznie. Witamy również pracowników gminy, panią Mirkę Rozinek. Witam serdecznie. I panią Klaudię Kudlińską. Nie państwo znacie, to mieszkałem tutaj od urodzenia, także na bieżąco. Szanowni państwo, odpadliśmy dzisiejsze zebranie. Informuję, że zebranie zwołane zostało przez burmistrza miasta i gminy Dronki zarządzeniem z dnia 6 czerwca 2024 roku na podstawie paragrafu 22 ust. 1 statutu sołectwa. Celem jest wybór sołtysa i rady sołeckiej. Sołtys proponuje, żeby na podstawie paragrafu 22 ust. 2 statutu przewodniczącym zebrania był przedstawiciel burmistrza. Pytam się, czy ktoś jest przeciw temu. Nie widzę. Czyli proponuję na prowadzącego i na przewodniczącego zebrania pana burmistrza. Kto jest za tym, aby pan burmistrz był? Jednogłośnie, także oddaję głos panu burmistrzowi. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, bardzo się cieszę, że mamy okazję się spotkać. W kampanii wyborczej spotkaliśmy się z państwem jakiś czas temu, teraz już w innej roli. Bardzo dziękuję, że państwo przybyliście na to spotkanie, pomimo tego, że trwa spotkanie Morska Francja do przerwy 00. Jeżeli chodzi o nasze spotkanie dzisiejsze, uprawnionych do głosowania w wyborach na sołtysa i do Rady Sołeckiej jest 242 osoby. Mamy ponad 30 osób na liście, w związku z tym spotkanie mogliśmy rozpocząć w planowanym terminie. W tej chwili chciałbym przegłosować z państwem uchwalenie porządku zebrania. Porządek zebrania jest następujący. Otwarcie zebrania to już wykonało. Pan sołtys to zrobił. Ustalenie prawa obecności zebrania to już powiedziałem, że mamy kworum. Sprawozdanie działalności sołtysa i Rady Sołeckiej to będzie za chwilę. Wybory sołtysa i Rady Sołeckiej po tym sprawozdaniu. I proponuję jeszcze dwa punkty dodatkowe w ramach dzisiejszego spotkania wprowadzić. To jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+. I w ślad za tym uchwałę w sprawie utworzenia grupy odnowy wsi. Te dwie uchwały są związane z tym, że przystępując do Wielkopolskiej Odnowy Wsi, ma możliwość pozyskania środków na inwestycje, na doposażenie, na różne eventy. Myślę, że warto podjąć tą uchwałę, bo da państwu możliwość również pozyskania środków z zewnątrz. Następnie wolne wnioski, zapytanie i zamknięcie zebrania. Kto z państwa jest za przyjęciem takiego porządku zebrania? Proszę o rękę w górę. Czy ktoś się wstrzymał? Czy ktoś jest przeciwko? Nie widzę, po prostu bardzo dziękuję. W takim razie poproszę pana sołtysa o przedstawienie sprawozdania z działalności za minioną kadencję. Przypomnę tylko, że to była kadencja, która trwała 5,5 roku. Witam serdecznie. Na wstępie chciałem podziękować wszystkim mieszkańcom Rady Sołeckiej, Marzenie Grzeszkowia, Ewie Lutie, Lucynie Matówka-Fucek, Marcinie Szali, Lidii Olczyk, która zrezygnowała z Rady Sołeckiej z przyczyn osobistych na początku kadencji. Organizacja KGW Górnisko, OSP Górnisko, Punktu Rolniczemu Górnisko za okres 5,5 roku kadencji. Dziękuję za to, że wspieraliście mnie w pracy na rzecz naszych mieszkańców. W dużej mierze to dzięki wam mogło się tak dużo wspaniałych rzeczy powstać poprzez imprezy, przez doradzanie w sprawach nowych inwestycji. To mieszkańcy kształtują daną miejscowość pod względem rozwoju i przyszłości. Sołtys jest tylko przedstawicielem społeczeństwa, który reprezentuje mieszkańców na zewnątrz sołectwa. Z
wspólnymi siłami, Szanowni Państwo, udało się w tej kadencji wpłynąć na rozwój naszej małej ojczyzny, jaką jest nasza wieś Policko. Z tego miejsca chciałem podziękować świetlicowym, którzy pełnią swoją funkcję, stali i stoją na posterunku dbania o naszą miejską świetlicę pod względem wynajmu, osobom wynajmującym. Proszę, proszę. Tu na listę obecności do... Przepraszam. Stoją na posterunku dbania o naszą wiejską świetlicę pod względem wynajmu osobom wynajmującym i względu czystości wokół niej. Dziękuję panu Bartłomiejowi Odrobnemu, który funkcję tę pełni do stycznia tego roku. Dziękuję obecnie pełniącą funkcję świetlicowego pani Małgorzacie Czepcińskiej za współpracę i wyrozumiałość. Kadencja rozpoczęła się w 2019 roku. W skład Rady Sołeckiej zostali wybrani Mariusz Makówka jako sołtys, Marzena Grzeszkowicz, członek Rady Sołeckiej, Ewa Lupa, członek Rady Sołeckiej, Lucyna Makówka-Tucek, członek Rady Sołeckiej, Lidia Orczyk, członek Rady Sołeckiej. Po kilku miesiącach Lidia Orczyk zrezygnowała z przyczyn osobistych. Odbyły się wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej. Nowym członkiem Rady Sołeckiej został Marcin Szalas. Obecny skład pracował do obecnej chwili, czyli do końca kadencji. W 2020 roku nastał Fundusz Sołecki, który zapewnił sołectwom większe dofinansowanie na imprezy, inwestycje i zakupy. Corocznie od momentu rozpoczęcia kadencji odbywają się takie imprezy jak Balik dla dzieci organizowany przez Sołtysa i Radę Sołecką z Gwiazdorem, Dzień Kobiet organizowany przez Sołtysa i Radę Sołecką, Dzień Dziecka organizowany przez Sołtysa i Radę Sołecką wraz z organizacjami działającymi na terenie Sołectwa, czyli KGW Kolisko, OSP Kolisko. Dni Pola w gminie Wronki również organizowane są przy współpracę z sołectwem Kolisko. Niedawno się też odbyły, gdzie możliwość miał uczestniczyć również pan Burmistrz. Zabawa na powitanie lata organizowana jest przez Sołtysa i Radę Sołecką do Żynki Wiejskiej. To tradycja w naszej miejscowości, kultywowana od dawna. Jest to dziękczynienie za zebrane plony. Trzeba wspomnieć, że w 2012 roku nasza wioska organizowała niezapomniane dożynki gminne w gminie Wronki. Warto w gminie Wronki powrócić do tej tradycji. Dożynki w naszej miejscowości organizowane są przez Sołtysa, Radę Sołecką, KGW, Kłodzisko, OSP, Kłodzisko, mieszkańców, bo przecież bez nich nie byłoby tak pięknego święta. Od okresu kilku lat WOG organizuje broniecką paradę z Gwiazdorem, gdzie trasa przejazdu Gwiazdora i motocyklistów przypada przez naszą miejscowość. Na początku kadencji Wronicki Ośrodek Kultury organizował zajęcia dodatkowe dla dzieci raz w tygodniu. Tradycja ta została zaniechana ze strony WOG-u. Sądzę jednak, że takie zajęcia są potrzebne, bo zagospodarowują dzieciom wolny czas, a zarazem kształtują ich osobowość. W okresie kadencji mieliśmy pandemię COVID, w której to okresie zaniechano imprez i spotkań z przyczyn obwarowań z państwa o zgromadzeniach publicznych w celu ograniczenia rozpowszechnienia się wirusa. Jednak życie w Magdeburgu trwało nadal. Nowe środki przekazu, Facebook, telefony pomagały w umacnianiu życia mieszkańców. W tym okresie pandemii w sali wiejskiej odbyły się szczepienia mieszkańców przeciw COVID-19. Sołtys i OSP Kolisko rozdysponowywali maseczki ochronne dla mieszkańców zakupione przez gminę Wronki. Po zniesieniu pandemii w Europie wybuchła wojna na Ukrainie. Sołectwo przyjęło uchodźców do prywatnych domów. Na salach wiejskich w gminie przygotowano i goszczono uchodźców z Ukrainy do momentu, gdy nie znaleźli innego miejsca zamieszkania.
Stołectwo wraz z kołem gospodyń wiejskich Policką włączyło się na zbiórkę żywności, środków ochrony osobistej, środków czystości, środków dla mieszkańców Ukrainy. Zebrane środki zostały przekazane dzieciom ze szkoły na Ukrainę. Okres popandemiczny to okres wychodzenia mieszkańców na zewnątrz społeczeństwa. Był to okres trudny. Rozpoczęły się imprezy i powroty do rzeczywistości. Trwają do dzisiejszego dnia. W czasie kadencji odbywały się zebrania wiejskie stosowne do potrzeb mieszkańców. Poprawa bezpieczeństwa to dla mieszkańców sołectwa priorytet. Corocznie odbywa się wyrównanie dróg sołeckich przez gminę Wronki. Dwukrotnie w ciągu roku odbywa się te równanie. Wycinane są krzaki, które przeszkadzają, utrudniają przejazd drogami publicznymi przy uzgodnieniu z gminą Wronki i wykonywane przez gminę Wronki. Odbywa się coroczne sprzątanie stawu i terenu wokół niego przy pomocy OSP Policko i mieszkańców, za co im serdecznie dziękuję. Zmieniana jest organizacja ruchu, co miało miejsce w 2024 roku na prośbę rodziców dzieci, które uczęszczają do szkoły podstawowej w Biezdrowie i dowożone są autobusami szkolnymi. Odbyło się spotkanie z rodzicami, przewoźnikiem, burmistrzem w terenie i w świetlicy. Zostały poruszone problemy, które spotkały naszych Wilusińskich i mogły doprowadzić do nieszczęśliwego wypadku na drodze 182. Część problemów została uwzględniona przez Wojewódzki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu i została zmieniona organizacja ruchu. Zostały wprowadzone ograniczenia prędkości. Na wyjeździe z koszar powstał znak STOP, Szanowni Państwo. Poprawiono umiejscowienie lustra, które żeście Państwo również zgłaszali. Obecnie sołectwo czeka z rodzicami na kolejne zapewnienia, do których zobowiązała się gmina, że powstanie przystanek na koszarach dla dzieci dowożonych do szkoły podstawowej w Biezdrowie. Obecnie sołectwo posiada boisko sportowe, które nie jest wykorzystywane, bo brak drużyny. Właścicielem jest gmina Wronki. Koszty utrzymania są duże. Sołectwo zwróci się do gminy Wronki, co dalej z boiskiem by nie straszyło, Szanowni Państwo. Okres kadencji to inwestycje, zakupy na rzecz sołectwa. Okres roku 2020 to zakup nowego traktorka do koszenia trawy, 9 tysięcy złotych. Zakup z funduszu sołeckiego. W stawie traktorek został wyzłomowany. Świadczy o tym karta przekazania materiału, która znajduje się w gminie Wronki. 2020 rok. Założenie nowej lampy oświetlenia ulicznego, co przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców przy drodze wojewódzkiej 182. 2020 rok. Nadal zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej. Tu mamy kwotę, która była finansowana z dwóch sołectw, bo trzeba wspomnieć, że świetlicę naszą mają w użyczeniu również właśnie sołectwo Pakawie i razem dysponujemy na majątku gminnym, który tutaj pan burmistrz nam użyczył. Kwotę 3293,79 zł dołożyło sołectwo i taką samą kwotę na zakup tych chłodni dołożyło Pakawie, czyli też 3293,79 zł. Całkowity koszt zakupu chłodni to 6587,58 zł. Cała chłodnia została wyzłomowana. Świadczy o tym karta przekazania materiału, który znajduje się w gminie Wronki. W 2020 roku również odnowiono krzyż przydrożny, którym Państwo tutaj wjeżdżacie do miejscowości. 2020 rok. Zakupiono 4 zestawy ławek i stołów do ogródku gminnego. Kwota 1786,52 zł. 2021 rok. Projekt chomika. Kwota 2331 zł z funduszu sołeckiego. Była to, myślę, niewystarczająca kwota, kwotę resztę dołożyła gmina.
Chodnik powstał w tym roku, Państwo możecie go podziwiać, jeżeli jedziecie tutaj do Świdnicy. Zabiegi o ten chodnik trwały kilkanaście lat. Zgłoszone było przez mieszkańców, też było, chodziło to o poprawę bezpieczeństwa. Udało się wspólnymi siłami przez okres bodajże 3 lat wspólnymi siłami osiągnąć wymarzony sukces i chodnik powstał. 2021 rok. Przebudowa drogi w miejscowości Płocisko-Koszary. To jest fundusz sołecki. Sołectwo dofinansowało kwotą 9200 zł 63 grosze. Cały koszt przedsięwzięcia to 178 095 zł 55 groszy. Resztę zostało dofinansowane z funduszu rządowego na drogi. 2021 rok. Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy za kwotę 28 002 zł 87 groszy. 2021 rok, nadal zakup następnych 4 zestawów ławek i stołów do ogródku piwnego za kwotę 1950 zł. 2022 rok. Sołectwo Płocisko pomogło w pozyskaniu dla OSP Płocisko wozu bojowego zakupiono przez gminę Wronki na kwotę 299 tysięcy zł. 2022 rok. Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej, kwota z funduszu sołectwa to 11 351 zł 74 grosze. Gmina Wronki dołożyła do projektu 4 tysiące. Kwota całkowitej tej wiatki z przedsięwzięcia to koszt 15 351 zł 74 grosze. 2022 rok. Świetlica wiejska. Powstanie nowej szafy na naczynia. Kwota z funduszu sołeckiego Płocisko dołożyło 4 tysiące. I sołectwo po kawie dołożyło również 4 tysiące, czyli cały koszt tej szafy, którą mamy na zapleczu, 8 tysięcy złotych. 2022 rok, nadal zakup kuchenek do kuchni świetlicy, 2 tysiące złotych dołożyło sołectwo Płocisko z funduszu sołeckiego i 2 tysiące złotych na drugą kuchenkę dołożyło sołectwo Makawy. Łącznie koszt kuchenek 4 tysiące złotych. Stare kuchenki gmina przekazała do NGO PS-u we Wronkach. 2022 rok. Zakup naczyń, noży, akcesorii i urządzeń do świetlicy wiejskiej na kwotę 4596 zł 96 groszy. Corocznie dokupywane jest doposażenie do świetlicy wiejskiej do kuchni. 2020 rok. Zakup firm do świetlicy wiejskiej Płocisko. Przechodzimy do roku 2023. Zakup namiotu do sołectwa Płocisko za kwotę 3,5 tysiąca złotych. 2023 rok. Dofinansowanie OSP Płocisko kwotą 600 tysięcy złotych na zakup garażu do akcesoriów i resztę kwoty dołożyła gmina i sołectwo Bakawy. Trzeba wspomnieć, nie omieszkam się, jeszcze nie wiem, czy tutaj nie sołectwo pożarowe. Trzeba wspomnieć, że corocznie, jak tylko powstał fundusz sołecki, OSP i KGW otrzymują wsparcie z funduszu na swoją działalność. 2023 rok zastosowano nowe nasadzenia tuli, zniwelowano teren, zastosowano pokrycie skory uzupełnioną glebę przy świetlicy wiejskiej. Prace wykonane przy udziale mieszkańców sołectwa OSP Płocisko, koszt 857 zł. 2023 rok. Postawienie nowego oznakowania przy drodze wojewódzkiej, uwaga, straż, wyjazd, znak postawiony przez ZDW. 2023 rok, malowanie świetlicy wiejskiej w Płocisku. Płocisko, sołectwo dołożyło 4003,53 zł. Natomiast sołectwo Pakawie 4000. Czyli łącznie koszt malowania świetlicy, całych wszystkich pomieszczeń tutaj się znajdujących, gdzie się znajdujemy, ubikacji kuchni, koszt łączny to jest 8 tysięcy złotych, 3 złote i 53 grosze. 2024 rok. Zakup namiotu do koła gospodyń wiejskich, również z funduszu sołeckiego, 3264 złote. 2024 rok. Zakup i dofinansowanie z funduszu sołectwa Płocisko i Pakawia przez KGW, oczywiście zakup obrusów na stoły do świetlicy wiejskiej. 2024 rok.
Położenie płytek pod gawką przy świetlicy wiejskiej, kwota 9000 zł. 2024 rok, maj. Sołectwo Kłodzisko uczestniczy w plebiscycie Głosu Wielkopolskiego w Myszczowie Agro. Sołectwo roku, gdzie zostało zgłoszone przez mieszkańców. W plebiscycie sołectwo zajęło pierwsze miejsce w powiecie szamotulskim. Szanowni Państwo, jako sołtys w imieniu mieszkańców sołectwa Kłodzisko dziękuję za oddane głosy w plebiscycie Myszczowie Agro Sołectwo Roku. Oddane głosy na sołectwo pokazują, że sołectwo jest rozpoznawane w powiecie szamotulskim, a szczególnie w gminie Wronki. To mieszkańcy przyczyniają się do rozwoju miejscowości. Jeszcze raz dziękuję za zaufanie. Postaramy się nie zawieść Państwa oczekiwań w budowaniu naszej ojczyzny. 2024 rok. Przebudowa chodnika w miejscowości Kłodzisko, który na dniach się zakończył. Odbiór będzie w czwartek bodajże. Panie burmistrzu, kwota 103 tysięcy, około 103 tysięcy złotych. Są to najważniejsze zagadnienia, które miały miejsce w okresie kadencji. Na tym chciałem zakończyć moje sprawozdanie. Jeszcze raz dziękuję mieszkańcom sołectwa, wszystkim organizacjom, ludziom, którzy w tym czasie stanęli na mojej drodze. Dziękuję, że miniona kadencja upłynęła w pozytywnych aspektach dla rozwoju naszego sołectwa. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Tak dalej dbajmy o naszą małą ojczyznę, którą jest nasze sołectwo Kłodzisko. Na tym bym zakończył. Szanowni Państwo, z mojej strony, jeżeli w mojej kadencji, która trwa 5,5 roku, któryś z Państwa lub osoby uraziłem, to bardzo przepraszam, no ale każdy z nas jest osobą, która ma wady i ja również te wady posiadam, także jeszcze raz przepraszam i działajmy na rzecz naszej małej ojczyzny, tak jak działaliśmy, tak jak wspomniałem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, pozwólcie, że będę siedział w dalszej części. Dziękujemy sołtysowi za pracę mniej więcej w kadencji, za też takie szczegółowe sprawozdanie, ale muszę jeszcze też Państwa zapytać, czy Państwo macie jakieś pytania do przedstawionego sprawozdania? Jeżeli nie ma, to ja w takim razie chciałbym podziękować sołtysowi i Radzie Sołeckiej za pracę mniej więcej w kadencji. Przygotowaliśmy to w ten sposób, że prosili, bo trzeba wspomnieć, że jedna przedstawicielka prezesa, pani Ewa Lubacz, przyszedł. Zapraszamy panią Marzenę, naszą przewodniczącą KGW, także... Szanowni Państwo, chciałem na ręce sołtysa pana Mariusza Makówki przekazać już takie historyczne zdjęcie, ponieważ to zdjęcie to jest zdjęcie przedstawiające osoby, które w mijającej kadencji pracowały i w gminie, i w sołectwach, a więc jest burmistrz Mirosław Wieczór, jest jego zastępca pan Robert Dorna, są wszyscy sołtysi. No jest to historia, działo się, w związku z tym na pamiątkę przekazuję panu to zdjęcie. I tutaj mamy jeszcze domek. Wspólnie posadzili tego domka. Bardzo dziękuję za pracę, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Jeżeli Państwo pozwolicie, zrobić sobie wspólnie zdjęcie. Szanowni Państwo, dziękuję za ten piękny dar gminy Wronki od panu burmistrzowi i pani wiceburmistrz. Dziękuję jeszcze raz Radzie Sołeckiej, która pracowała na rzecz naszej społeczności. Myślę, że tak jak wspomniałem, dbajmy o tą naszą ojczyznę, a ten dar, który otrzymaliśmy tutaj od gminy Wronki, myślę, że przyczyni się, posadzimy go w przyszłości przy świetlicy wiejskiej, a ten pamiątkowy obrazek umieścimy w naszej świetlicy wiejskiej jako dzieło tych wszystkich, którzy przyczyniają się do rozwoju naszej gminy, tych naszych małych społeczeństw. Dziękuję. Bardzo dziękuję.
spotkanie. Żeby spotkanie było zaprotokołowane, potrzebujemy protokolanta. I prośba do Państwa, żebyście wskazali jedną osobę w Rogańsku Śniadku, który by tutaj usiadł obok Pani Klaudii i by pomógł w wypełnieniu protokołu. Generalnie protokół jest przygotowany, tylko trzeba go wypełnić treścią. Jest to czynność nieskomplikowana, ale potrzebujemy osobę z Państwa. Także jeżeli mogę prosić, to byłoby to miłe, gdyby z Państwa ktoś tutaj do nas dołączył. Czy jest ktoś chętny? Czy mam odliczać? Szanowni Państwo, no, myślę, że znajdzie się ktoś. To nie jest nic nadzwyczajnego. Pani Lucyna się decyduje? Tak, Pani, poprosimy. Maksymalnie 3 osoby do komisji skrutacyjnej. Jedyna uwaga jest taka, że w komisji skrutacyjnej nie mogą być osoby, które będą chciały startować albo będą wskazane w wyborach na sołtysa albo na członków osoby. To jest jedyna przeszkoda. Jeżeli Państwo macie takie kandydatury, to proszę je zgłaszać. Ja myślę, że spokojnie, no, 2 osoby to jest minimum, które powinny być, potem dosyć sprawnie wtedy pójdzie. Czy mogę liczyć na to, że 2 osoby Państwo wskażecie? Najlepiej, żeby to były 3, to jeszcze szybciej. Proszę o podawanie kandydatów. Ktoś musi policzyć. Jak mamy jedną? Poproszę o imię, nazwisko. Pani Ziły też Bieta. Rozumiem, że Pani wyraża zgodę. Pani wyraża zgodę. Świetnie. Dobrze? Pani Anna Gorąca. Pani wyraża Anna, przepraszam bardzo. Pani Anna Gorąca. To mamy drugą osobę, czy jeszcze ewentualnie trzecia osoba do wsparcia? Dobrze, ja pójdę. Ja wiem, pan. Adam Ziłek. Pan Adam Ziłek. Dobrze. W takim razie, szanowni Państwo, mamy skład, jeszcze tylko przegłosuję dla porządku. Kto jest za takim składem komisji? Rozumiem, że nikt się nie wstrzymał i nikt nie jest przeciw. Świetnie, to zapraszamy tutaj do stołu. Pani Miejka, wie Państwo, też będzie wspierać, a więc mamy prawo do komisji rekrutacyjnej złożoną z 3 osób. Państwo musicie spośród siebie wybrać przewodniczącego. Tak, już to po prostu, że Pani Miejka. No to teraz przechodzimy, szanowni Państwo, po powołaniu komisji rekrutacyjnej do wyboru sołtysa. To jest dzisiaj gość programu. Można powiedzieć. W takim razie otwieramy listę i przyjmujemy zgłoszenia kandydatów. Oczywiście każdego z kandydatów, jeżeli będzie ich więcej niż jeden, ale niezależnie ile by ich nie było, będę pytał o wyrażenie zgody na kandydowanie. Proszę podawać zgłoszenia na sołtysa. Mariusz Makówka. Pan Mariusz Makówka. Czy pan Mariusz Makówka wyraża zgodę? Wyrażam zgodę. Dziękuję. Mamy już jednego kandydata. Marcin Szalek. Pan Marcin wyraża zgodę? Dobrze. Czy są jeszcze inne kandydatury? Jeszcze chwilkę odczekam. Państwo się zastanówcie. Zwyczajowo odliczam do 5. W pamięci, żeby Państwa nie stresować. Pięcio zliczyłem. W takim razie mogę przyjąć, że zamykamy listę kandydatów zgłoszonych na sołtysa? Tak, tak jest. Tak?
Dobrze, w takim razie mamy jedną kandydaturę. To niestety nie zmienia faktu, że i tak będziecie Państwo musieli głosować. Czyli pan Mariusz Makówka, poproszę o przygotowanie. 30 kilka, tak? Będzie? 36 osób będzie głosowało. To czekamy na wydrukowanie list. Tutaj tylko jest taka uwaga, że przy jednym kandydacie Państwo wyrażacie swoją wolę w ten sposób, że jest kolumna tak i kolumna nie. Jeżeli Państwo jesteście na tak, żeby pan Mariusz został sołtysem, skreślacie pod tak krzyż. Jeżeli jesteście na nie, to skreślacie na nie. No i tutaj jakby o wyborze decyduje ilość tak przeciwko ilości nie. Czyli większość głosów wykorzystany kandyduje sobie sam ze sobą. Także to czekamy w takim na głosowania, a może w tym czasie ja poproszę panią Karolinę, żeby kilka słów powiedziała o tych uchwałach, o których wspominałem, czyli Wielkopolska Odnowarstwa. Poproszę Państwa do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do programu Wielkopolska Odnowarstwa. Będziemy wspólnie wypracowywać ten dokument. A później będziemy angażować lidera, czyli sołtysa, do tego, żeby co roku składać sprawozdanie do Urzędu Marszałkowskiego z tego, co się wydarzyło w Sołeckie w minionym roku. To zawsze na początku roku tak spotkamy się i przygotujemy. Nie, to nawet nie jest 7. Nie jest 7. Bo jedną część przygotowuje urząd, a drugą część pan. I pan też będzie oceniał funkcjonowanie urzędu. Tak, no to świetnie. Pan ma doświadczenie, to w takim razie nie przyjdzie tutaj żadnego problemu. Na pewno będziemy się wspierać realizację. Czy są na tym etapie jakieś pytania? Nie. Zakładam, że nie ma. A, komisja liczy. Dobrze, to w takim razie słuchajcie Państwo, wykorzystajmy jeszcze ten czas, bo następnym punktem naszego programu to jest wybory do Rady Sołeckiej, ale zanim one nastąpią, macie Państwo możliwość zdecydowania, jak bo statut taką daje możliwość, ile osób ma liczyć Rada Sołecka. Od 3 do 5 generalnie. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest sołtys, a więc dobieracie albo 2, albo 3, albo 4 osoby dla sołtysa, w zależności od tego, czy Rada będzie liczyła 3 czy 5 osób. I teraz zdecydujmy o tym. Teraz były 5 osób chyba, tak? Czy Państwo chcecie podtrzymać te 5 osób, a więc sołtys plus 4 osoby, czy też ma być to sołtys plus 3 osoby, albo sołtys plus 2 osoby? Czyli 3, 4 czy 5 osób ma być w Radzie Sołeckiej. Zdecydujcie Państwo teraz poprzez głosowanie. Od czego zaczynamy? Od 5? Tak. Dobrze, to przegłosujmy. Kto jest w takim razie z Państwa za tym, ażeby Rada Sołecka liczyła 5 osób, tym przewodniczącym jest sołtys? Czyli jest mi się zdecydowana większość, ale zapytam jeszcze, czy ktoś jest przeciw, czy ktoś się wstrzymał? Nie. Na porządku tylko jeszcze zadam pytanie, czy jest ktoś za tym, żeby Rada Sołecka liczyła 4 osoby? Nikt? Albo 3? Też. Czyli uznajemy, że Rada Sołecka liczy 5 osób, w tym jest sołtys, a więc będziemy w wyborach do Rady Sołeckiej dobierać 4 osoby. Także będziemy za chwilę prosić o 4 kandydatury, proszę już się zastanawiać. Może być tych kandydatów więcej, ale Państwo i tak będziecie wybierali 4. Do Rady Sołeckiej będą to osoby, które dostaną najwięcej głosów. Ale minimum musimy zgłosić 4 osoby. Czy na tym etapie możemy już przyjmować zgłoszenie? W zasadzie tak, bo sołtys tutaj
nie było dwóch kandydatów, czy ewentualnie drugi nie będzie wchodził do Rady Sołeckiej, możemy otworzyć listę w takim razie kandydatów do Rady Sołeckiej. Jakie są Państwa propozycje? Może osoby, które pracowały, chciałyby pracować kolejne 5 lat? Albo nowe osoby? No sołtys sam sobie nie poradzi. No nie, tak sobie poradzi, ale muszą być. Pan Marcin? Tak. Nie żeby to było pewnie, to się na sołtys. Pan radny zgodę? Pan Marek Balorczyk? Nie, dziękuję. Szanuję. Czy ktoś jeszcze? No bo jeszcze szukamy trzech osób minimum. Marzena? Krzysztof. Pani Marzena? Może być. Może być. Pani Marzena, dobrze, wyraziła zgodę. Przez może być, ale... Dobrze. Trzecia osoba jest nam potrzebna. Pani Lucyna? Tak, wyrażam słowo. Tak, pani. Pani Lucyna ma noszę, tak? Ma trzy osoby, jeszcze jedna osoba. Jeszcze jedna osoba. Jola. Jola. Czy zamykamy listę? Tak. Dobrze, fajnie, to zamykamy w takim razie listę. Pięć osób Państwo wtedy będziecie głosować w ten sposób, że ponieważ dobieramy cztery osoby, a więc z tych pięciu skreślacie cztery, trzy, dwie lub jedno. Jeżeli nie skreślicie nikogo, głos jest nieważny. Jeżeli skreślicie pięć, głos jest również nieważny. Dlatego, że wybieramy maksymalnie cztery. No i tutaj wchodzą do rady te osoby, które zostają najwięcej. Myślę, że zasada jest prosta. A znamy wyniki? No to prosimy! Głośniej. Zgłoszony dnia 25.06.2024 z przeprowadzenia wyboru sołtysa. Komisja skrutacyjna w składzie. Przewodniczący Adam Żyłek, członek Anna Gorąca i Elżbieta Żyłek. Stwierdza, że w zebraniu uczestniczyło 36 mieszkańców sołectwa. Biorąc udział w głosowaniu oddali 36 głosów ważnych, 0 nieważnych. Kandydaci otrzymali następującą ilość głosów. Mariusz Makówka 32 głosy za, 4 przeciw. Komisja skrutacyjna stwierdza, że w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania sołectwa wybrała Mariusza Makówkę. Brawo! Owocnej współpracy. Dziękuję bardzo za zaufanie i myślę, że razem będziemy budować naszą małą ojczyznę. Po godzinie 15:00 do 17:00 będziemy mieli zbiórkę folii rolniczych na naszym terenie przy Świetlicy Wiejskiej. Zbiórka będzie odbywała się za darmo. Uczestniczyć czyli rolnicy początkowi otrzymują kartę zdjęcia odpadu, która w konsekwencji jest potrzebna Państwu przy kontrolach agencyjnych, wszystkich innych kontrolach, które rolnicy przechodzą do środowiska. Także tak to wygląda. To jest jedna rzecz. Drugą sprawą, jeżeli już te tematy poruszamy, to
28, czyli w piątek, teraz ma się odbyć wycieczka do Goraju, Szanowni Państwo. Cały czas lista jest otwarta, zbieramy chętnych. Dzieci, młodzież, rodzice również mogą jechać na ścieżkę tam do lasów edukacyjną w Goraju, Lasów Państwowych Pile. Także myślę, że jest ciekawa ta ścieżka, koszt 40 zł od osoby. Także serdecznie zapraszamy. Zapisy jeszcze trwają na chwilę obecną. 6 lipca, Szanowni Państwo, w naszym sołectwie odbędzie się zabawa na powitanie lata. Okazał się, że już Afryk, także serdecznie wszystkich zapraszamy. Dobrze, przypominam, że Państwo dokonujecie skreśleń 4, 3, 2 lub 1. Maksymalnie 4 skreślenia. Nie więcej niż 10 osób na liście, Państwo wybieracie maksymalnie 4 osoby. Nie skreślenie nikogo, głos nieważny, skreślenie wszystkim, głos nieważny. Z oponami jest problem, tylko i wyłącznie, no, jak kiedyś pytałem, utylizacja wody to jest około 100 zł. No to się nie zmienia, no bo problem polega na tym, że no, ten odpad jest takim odpadem problematycznym, no i generalnie jedna opona, utylizacja jednej osobowej kosztuje 25 zł, rolniczej ponad 100 zł. Także no, nie ma chyba pomysłu na to, co z tego robi. Były jakieś próby, żeby to mieć i dodawać do asfaltu, ale to były takie jakby... Nie ma, w skali kraju nie ma takiego jak podróżowania. Można wiadomo, zwykłe rolny, opony nie rolnicze do przodu, tam te 4 lata. Akcja rolnicza. Trzeba wspomnieć, że mamy kilku miejscowości, to jest 2000 lat. Wiele miejscowości, Szanowni Państwo, gdzieś tam dzwonili też do mnie, rozumiem, do dziewcząt też do ochrony środowiska. Dlaczego jest tylko w tych kilku miejscach? No bo tu jest też trzeba za darmo. I te inne sołectwa, które są ościenne, muszą, nie ma. Muszą dobiec do miejsc docelowych, tam gdzie jest na ogłoszeniu. Także 27 mamy w Pojnie od 8 do 10, w Samołężu też mamy 27. To jest przy Świetlicach. Wszędzie przy Świetlicach, tak. Od 11 do 14, w Wierzchocinie 27 mamy 15 do 17. 28 czerwca Wartosław 8 do 10, Śmachowo od 11 do 14 i Kłodzisko od 15 do 17. Takie są godziny i resztę wiosek praktycznie wyprzedzał ten materiał dowieść do tych punktów docelowych. I teraz jeszcze jest jedno pytanie, Panie Burmistrzu, bo jeżeli będą pani większe opakowania, czy jest jakaś możliwość zapakowania, bo nie wiem, jaki będzie środek transportu tej firmy, czy tego też nie wiem. To też takie pytania padają, tak? Tak. Jeżeli będzie o to walka, to będzie łatwiej wtedy. Tak? Oczywiście, bo może będą, wiadomo, są większe te opakowania. Jeżeli komuś nie pasuje dla dzień w swojej miejscowości, to może wtedy zapłacę inne zabieg? Tak, to nie ma jakiejś realizacji, tak. To ważne, żeby w tym następnym problemem, teraz wchodzimy już na problemy sołectwa, które notują choćby poprawę tego bezpieczeństwa, co tutaj wspominałem, Szanowni Państwo, w
sprawozdaniu. Były spotkania z burmistrzami, z przewoźnikiem, tak, odnośnie przystanku na Kuszara. Oczywiście w poprzedniej kadencji. W zeszłym roku, w tym roku również odbyły się spotkania z Kuszarem. Chodzi o to, aby umiejscowić przystanek nie do rakostawu, bo takie były wstępne założenia, aby autobus wjeżdżał tam na miejsce, nawracał, bo jest stwierdzone, że jest możliwość nawracania i te dzieci bezpiecznie by wsiadały do tego autobusu, bo tak jak wspomniałem, była przesłanka, przy kierowców zgłaszana mnie i wielu inną osobą służbą, że doszło do nieszczęśliwych wypadków i nasz mieszkaniec, który tam jest przejście do pieszych do góry na przystanku, w okresie poradnym, gdy dzieciaczki przechodziły na drugą stronę, czekając na autobus, bo tak czekamy tam na drugiej stronie, pojazdy po prostu nie zatrzymały się, będąc dziecko z rodzicem na przejściu, po prostu by było przejechane. Dlatego wnosimy to, aby to jak najszybciej w tej kwestii może coś zadziałać, panie burmistrzu, dalej ten temat pociągnąć, bo wiadomo, WZDW tu postawiła znaki, Kłodzisko też wnioskowało o to, żeby tablicę przenieść białą z terenu zabudowanego, tutaj jak wiedziałem przed krzyżem miała stać właśnie na koszarach przy mieździe, WZDW biała, czyli miało... Ale takie były takie wnioski, nie miało być 50 postawiono, bo tam pan burmistrz stwierdził na odcinku bodajże tam 100 metrów bodajże. Jest ograniczenie, postawiono tak 100, tak jak wspomniałem, na przebiejeździe, bo tam jest problem również z wyjazdem, bo to lustro oszukiwało przy wyjeździe, poprawiono to lustro, nie wiem tam mieszkańcy jak to teraz wygląda, czy polepszyło się ta widoczność, czy bardzo, tak? Czy tam jest problem inny, że lustro po prostu, tam jest tam samochody jeżdżą tak szybko, że tak naprawdę na lustro w ogóle nie można patrzeć, bo to tylko można stworzyć jeszcze większe zagrożenie, bo samochód jadący na godzinę. Pani wiceburmistrz, że również zapraszamy, jeżeli będzie taka możliwość, byśmy ten temat dalej przedyskutowali i dalej może coś zrobić. Następny problem to jest problem boiska, szanowni państwo. Halo. Panie już temat. Jeszcze chwilę do tej naszej drogi nam wjeździe. Cały czas toczymy odcinka tych budżet, nie? To jest na razie, że tam zawody jest non stop, nie możemy tego przeforsować, nie? Z lewej strony. Tak, jedno drzewo zostało wycięte po okresie bodajże 10 przeszło lat walki, albo lepiej. To pierwsze zostało wycięte, bo ograniczenie widoczności było ograniczone. Te drugie również stwarza zagrożenie, bo przy wyjeździe, w zależności jakim pojazdem tam wyjeżdża, czy państwo wyjeżdżacie, barierka jest na wysokości wzroku. Teraz jest problem, żeby też dojrzeć no, daną sytuację, która się zadzieje. Tak, no tutaj myślę, że państwo, mam nadzieję, że już też o tym wiecie, jak mnie to poinformuje, że wycinka drzew wymaga zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Występuje o to zarządca drogi. Oczywiście my możemy do zarządcy drogi, czyli do WZDW złożyć taki wniosek albo ponowić go, tak, bo pewnie już był składany. Jeżeli ktoś się nie zgodzi, to to jest wiążąca decyzja i po prostu nie ma prawa zarządca drogi wyciąć. No i z doświadczenia wiem, że 80% wniosków jest odrzucanych, bo dość twierdzi, że drzewa są w dobrym stanie fitosanitarnym, tak, są gniazda właśnie i w tym momencie jakby drzewo jest nie do ruszenia, nie ponoszą odpowiedzialności żadnej z tego tytułu. I to tak trwa, aż ewentualnie się stan, że tak powiem, fitosanitarny pogorszy takiego drzewa. No oni stoją na stanowisku, że oni mają chronić środowisko, a nie pozwalać na wycinkę. No, niestety tutaj na pewno prosilibyśmy, jeżeli mogła. Już wypadek był, nie? Przecież tak. Nie jeden już. Żeby poprawić to bezpieczeństwo, może wnioskować znowu o obejrzenie tego drzewa, jeżeli by
była taka możliwość, wycinki też później do tego z jakiegoś sposób. Szanowni Państwo, następną sprawą, bo gdzieś tam mieszkańcy rozmawiamy na terenie, do tego boiska jeszcze wrócimy, dalsza rozbudowa tej drogi Kłodzisko-Koszary, bo do momentu mamy rozbudowaną tę drogę. Warunki na tyle, ile pozwoliły, bo były badania gruntu, tam przeprowadzane. Grunt jest, to są łąki torfowe, dojazd do pól i do łąk musi tutaj być tutaj potwierdzone. Był problem z górami gruntowymi i problem z górami, po prostu tam trzeba to wykorytować i w konsekwencji jakąś nakładkę czy kostkę dalej to położyć. Mieszkańcy cały czas ze mną na ten temat i na zebraniach wszędzie też wnioskujemy. No i myślę, że dalej byśmy to wnosili, bo technologie, które się w ostatnim czasie zmieniają, mianowicie idą na lepsze i myślę, że dałoby radę to w jakiś sposób też udoskonalić i ta droga dalej by mogła powstać. Również mieszkańcy to jest tutaj taka krzyża tutaj. Do połowy jest do połowy. I tu był problem właśnie z gruntem, nie? Żeby później to ustosunkować, bo były badane i tak dalej. Mieszkańcy również stosują się już do tej drogi, wiadomo, że to są z czasu do tego różnego rodzaju pozwolenia. Chodzi o oświetlenie tej drogi. Cały czas mieszkańcy wnioskują i się wcale nie ma co dziwić. Połączenie jest wioski jednej z drugiej. Praktycznie jest to jedna miejscowość. Ale w tych dużych drzewach, szanowni Państwo, tu na drodze wojewódzkiej mamy tak potężny ruch, że były już tu wypadek śmiertelny i w konsekwencji mieszkańcy poruszając się łącznikiem stwarzają to bardzo duże bezpieczeństwo, poprawę bezpieczeństwa. Ale w okresach zimowych myślę, że to oświetlenie, nie wiem, może nawet solarne, bo to teraz też gmina gdzieś tam na pewno w oświetlenie solarne pójdzie. No, wiadomo, że akumulatory ładują się do jakiegoś momentu, wiadomo, że w tej nocy nikt tam już tak nie uczęszcza, ale w odpowiednich warunkach te oświetlenie spełniało swoją normę. To jest taki drugi czynnik, który sołectwo na pewno będzie wnioskować do przyszłorocznego budżetu we wrześniu do prowizorium budżetu. Również bolącą naszego sołectwa jest jeszcze jedna droga. Praktycznie wszystko sołectwo nasze praktycznie na chwilę obecną, oprócz łatania dziur, bo to na wiosnę wszędzie się odbywa, droga do starej szkoły, to jest około 700 metrów, chodzi tam o położenie asfaltu i chodnika. Czyli i teraz właśnie wracamy, to też będziemy wnioskować. Wracając do boiska, mieliśmy drużynę, szanowni Państwo, drużyna się rozwiązała. Wiele, powiem tak, w gminie jest dużo boisk, bo to tam było, no właśnie, i to stwarza duże, duże koszty, bym powiedział, bo to się wszystko wiąże. Nie wiem teraz, jak to rozwiązać, bo nasze boisko jest chwilowo nieczynne, no po prostu nie ma kto grać. Straszy, tak jak wspomniałem w tym sprawozdaniu. Myślę, że gmina, nie wiem, czy ma jakiś pomysł na to, żeby to zagospodarować, czy w jakimś stopniu widzi pan burmistrz przyszłość tych boisk w gminie Wronki, bo wiadomo, tych boisk rodzi to duże koszty. Ta trawa w zależności od roku różnie to rośnie. Wszystko, także to jest też problem utrzymania. No, ostatniego, szanowni Państwo, czasu tu sołectwo w jakimś stopniu no, nie otrzymuje tego sołectwa, bo koszty są tak, tego boiska, przepraszam, nie prosimy, raz na lub dwa razy w roku, bo po prostu koszty są tak duże. Paliwo też poszło, szanowni Państwo, ceny paliwa poszły do góry. Także no, musimy też liczyć się z kosztami, oszczędności też gdzieś. Gmina wprowadza i myślę, że sołectwo również w jakimś stopniu też musi się do tego przyjrzeć. Także no to są te najważniejsze sprawy, które notują i na pewno będziemy wnioskować to we wrześniu do pana burmistrza. No to, no i przejścia coś. Tutaj generalnie nie wiem, czy pan burmistrz widział, jak w tej chwili ten chodnik wygląda, tak naprawdę tam on stwarza zagrożenie w poruszaniu się. Tak naprawdę na przykład z wózkiem, z dzieckiem to są miejsca, gdzie po prostu nie idzie przejść, tak? No są takie kolejny, pozapalane gdzieś tam kostki, to cały czas po prostu ten temat wraca. Ja mam też pytanie. Czy chodniki przy domu obowiązują nas
nas do sprzątania, do utrzymywania czystości. Jeżeli przylega do nieruchomości, tak. Tak? Zobaczmy, tutaj mamy, ja mam sąsiadów, którzy wycinają trawę i zostawiają wszystko. Mariusz, ty wiesz, o kim ja mówię. I po prostu, no to jest masakra, co tam jest. Ja zwróciłam uwagę, no ale nikt na to nie reaguje. Także nie wiem, czy to, gdzie mam to zgłaszać, jak tak widzę, że jest chodnik, wycięte jest wszystko i zostawione na chodniku. To chyba ważne zagrożenie. Jest wycięte. No jest wycięte, no ale nie zostawione, nie posprzątane, ale nie posprzątane, nie? No ale jak jest nie wycięte, to nawet tam nie idzie czym. No. To do kogo to należy? No, powiedzmy tak, jeżeli chodzi o utrzymanie, no, to w teorii, tak? No, tak? Państwo, dochodzimy do pewnej sytuacji kuriozalnej, bym powiedział. Szczególnie dotyczy terenów wiejskich. Czyli tak, zarządca drogi, niezależnie czy to jest gmina, powiat czy województwo, buduje chodnik. Buduje ten chodnik na wniosek mieszkańców. Co się dzieje z tym chodnikiem? On zarasta. Tak? No zarasta, w mieście nie zarastają chodniki, tak? No, tu zaraz to po prostu nie ma. Nie ma, nie ma, okej, okay, ale nie tak, tak? Są regiony, które mają po metr i półtory, tak? W związku z tym wydaje się, że wniosek jest taki, że w takim razie ten chodnik jest niewykorzystany. No i wtedy no, państwo mówicie, no to niech sobie teraz ten zarządca, czy nie, wojewoda, starosta albo burmistrz przyjedzie i teraz ten chodnik nam posprząta, bo my chcemy mieć czysty chodnik, po którym no, ruch jest stosunkowo mały. Problem polega na tym, że do niedawna, jeszcze chyba dwa lata temu, utrzymanie chodników było o tyle łatwiejsze, że można było stosować randapu. W tej chwili randapu nie można stosować. No i sami zdajecie sobie sprawę, jesteście rolnikami, jak w skali powiatu czy gminy, jak mamy, nie wiem, dziesiątki kilometrów chodników, tylko ręcznie mamy utrzymywać te chodniki jakby w takim stanie. Jeżeli mieszkańcy nie pomogą, no to niestety nie będzie lepiej, tak? No bo nie jesteśmy w stanie tego zdążyć z tym, a jeszcze przy takiej pogodzie jak w tym roku, koszenie trawy raz w tygodniu, tak? Spokojnie. Także tutaj też wysyłam sygnał co do boiska, panie sołtysie i szanowni państwo. Tu nie chodzi o to, żeby gmina dawała wam pomysł, a może zróbmy na tym boisku teraz coś takiego, tak? Jeżeli kiedyś wnioskowaliście o boiska, to był taki okres radosnej twórczości. Na terenie gminy powstało 14 pełnowymiarowych boisk. W tej chwili, jak pytałem się klubów sportowych, wykorzystujemy 4. Ja nie będę wymyślał, co na tych boiskach można robić. To państwo, jakby to jest w waszym sołectwie, wydajcie pomysł. Jeżeli nie ma pomysłu, no to może podzielmy to na działki i sprzedajmy, tak? No bo nie oczekujcie tego, że ja teraz wam będę mówił, słuchajcie, będę szukał pomysłu, a co można było państwa zrobić, co, czym was zachęcić? No to tu powinna być inicjatywa oddolna, to państwo powinniście coś zaproponować, tak? Jeżeli nie ma pomysłu na otrzymanie boiska, no to, to może właśnie zmienić to zupełnie przeznaczenie tego obiektu, tak? No bo po co utrzymywać boisko, tak jak tutaj słuszna jest uwaga, koszenie boiska, no to są koszty, tak? Ale po co je koszyć, skoro tam nikt nie będzie grał na tym boisku? To może teraz też fajna szansa z tej oddolnej wsi właśnie, by te środki, żeby coś tam w jakiś sposób zagospodarować. No, dlatego państwo musicie wygenerować ten pomysł, tak? Ja nie będę wam wymyślał. Ja wymyślę coś, że będzie mnie, no, słaby pomysł. No to wymyślcie coś, co chcecie tam zrobić, nie? To jest jakby... Ja tylko godzinnego, czy sobie wymyślam. No, ja w ogóle planuję takie spotkanie z klubami sportowymi z celem właśnie przedyskutowania, co zrobić z tymi boiskami. Bo są takie, tak jak tutaj, które są jakby rzadziej koszone, ale są też takie, które do tej pory są regularnie koszone. I nikt tam nie gra. A wydaliśmy na nie setki tysięcy złotych. Tak jak wydaliśmy setki tysięcy złotych na siłownię zewnętrznej, sobie życzę tego, żebyście państwo z tego korzystali. Ale czy tak jest, patrząc na siłownię zewnętrzne, też zarastają. Także, no myślę, że powinniśmy to zweryfikować, tak? W kontekście takim, że albo chcemy coś i korzystajmy z tego, albo tylko chcemy to po to, żeby to było, a potem jak już to mamy, to już z tego nie korzystamy. Także, no tutaj myślę, że to duża dyskusja przed nami, bo nie ma sensu utrzymywać obiektów, z których nikt nie korzysta. Znaczy, może ma sens, tylko nas na to nie stać, nie? Ktoś okazjonalnie przyszedł tam sobie pożar. Poszukajmy innego pomysłu może na taką przestrzeń. Jeżeli chodzi o wycinkę drzew, to oczywiście taki wniosek do WZD-u złożymy. Budowa drogi z koszar. Tak, znam tą drogę, sam czasami rowerem tam przejeżdżam, ale nie do końca czuję, czy ta droga, ona musi mieć tak, o taką przyrodę, żeby tam pojazd przejechał. Pojazd, tam drogi wszystko muszą dojechać, panie burmistrzu. Drogi, że pojazdy tam jeżdżą, tak? Muszą do łąk, są dojazdy do pól.
myślę, że szerokość podobna tak jak teraz jest, bo tam, jeżeli Państwo w mapach spojrzycie, to ta droga po prostu się zwęża. Od momentu tam koszar, ona jest około 9 metrów, a tu jest teraz miejsce w błąd, prowadzę panią burmistrza, jest o wiele węższa. Trzeba to sprawdzić, jak to wygląda po prostu, nie? Czy nie trzeba znowu wykupywać gruntu? No właśnie, to być może trzeba będzie wykupić grunt, to oczywiście trzeba będzie sprawdzić, no i tak jak Pan mówił, to pewnie tutaj przeraża tam, jeżeli grunt nie jest nośny, no to za chwilę ten koszt tej drogi, koszt tej drogi może będą wysokie. No ale to też muszą być największe budowy, nie? Nie będę Państwu zadowoleni z tego. Naprawdę ja, rzadkie przypadki gmina Wronki budowała spód drogowy. Sprawy są w sądzie, bo się klawiszują te płyty, także i to nie jest wcale tańsze budowanie. Tak, wydawało nam się, że będzie tańsze, takie nie jest niestety, nie? A co gorsza właśnie powoduje, że one też zaczynają potem klawiszować, nie sposób potem też doprowadzić do tego, żeby je z powrotem wyrównać, także nie preferuję tego rozwiązania, bo ono jest jednak, to okazało się w praktyce i drogie, i właśnie też takie, no, nie przynosi takiego długotrwałego efektu, nie? Także tutaj, a już na takich gruntach, których w ogóle. Bo czekamy, że będziemy tam musieli korytować, nie wiem, no bardzo głęboko, tak, żeby stabilność. Nie wiem, czy nas stać na tą drogę, ale to jest prawda. Nie wiem, bo jak to super. Nie no, robią, no. Jak są torby, a tam być może tak będzie, tak? Sprawdzimy, jasne. Okej, co do oświetlenia, tutaj być może pomysł jest dobry, żeby postawić tam solar, to oświetlenie. Ja tego Państwu informuję, jedna lampa solarna to jest 30 tysięcy. Tak, to bez sensu, bo to będzie pół roku nie ma. To też prawda, bo ono się nie naładuje. Zimą to faktycznie ten czas naładowania jest bardzo trudny. Każdego wieczoru, a nie tak także. I krótkie są noce. Tak. Chodzi o to, żeby było jakieś 16. No, w praktyce to właśnie różnie bywa, ale no, rozumiem, że w komplecie, teraz jest taki projekt, to oświetlenie powinno być ujęte. Co do boiska, no wypowiedziałem się, ja bardziej bym szukał od Państwa też jakichś sygnałów do tego, co tam chcielibyście, żeby tam było. Zrobiony i remont chodnika przy drodze wojewódzkiej, no to też tak. I tam jeszcze raz, bo Pani to zgłaszała przy końcówce numeru 41, na drugą stronę musiało być przejście. W kierunku przyszłego ronda, który będzie na etapie drugim obwodnicy. Rondo będzie przesunięte w waszym kierunku, patrząc od krzyżówki na Wartosław, to w tym miejscu nie będzie tego ronda, tylko będzie jakby bliżej tutaj do was. I do tego ronda odcinek 1700 metrów, czyli no to jeszcze jakby w kierunku Kłodziska, ale na razie to byłoby mniej więcej do tej drogi i chyba te 1700 metrów wypadnie, jak więcej na mapie patrzyłem do tej krzyżówki, gdzie się jedzie na Stare Miasto, do tej wysokości, ale docelowo do Kłodziska chcą dojść tą ścieżką rowerową, także myślę, że to będzie fajne połączenie rowerowe. Ścieżka dalej nie może być pociągnięta, dlatego że oni to projektują etapami, tak? Jest taki pomysł, żeby to realizować etapami. Ja myślę, że nie tylko powinniśmy ścieżkę rowerową skończyć na Dąbrowie, ale powinniśmy ją dalej jakby też lobować, żeby łączyć to z Sierakowem. I taki pomysł również się pojawił jeszcze pod koniec zeszłej kadencji. Rozmawiałem z jednym z członków
semi-powojewódzkiego radnym i tutaj był pomysł, żeby właśnie połączyć się Raków też w ten sposób ścieżką rowerową. Myślę, że są dalej bieżące plany, ale myślę, że one są wcale takie nierealne, bo ścieżki rowerowe dalej twierdzę, że powinniśmy rozwijać i takie też wielu mieszkańców takie oczekiwania są. I niezależnie od wieku. Chcą ludzie jeździć na rowerach i chcą się czuć bezpiecznie. W związku z tym myślę, że też warto to rozwijać. Tak, tym bardziej, że paliwo będzie coraz droższe i na krótkich dystansach naprawdę rower świetnie się sprawdza. Także to. Tak, sam sobie. Dobrze, czy mamy. No, proszę bardzo, czekamy. Protokół Komisji Fundacyjnej wybranej na zebraniu wiejskim Sołectwa Kłodzisko w porządku dnia 25.06.2026. Z przeprowadzenia wyborów Rady Sołeckiej Komisja Skrutacyjna w składzie przewodniczący Adam Ziółek, członek Anna Gorąco i Elżbieta Ziółek. Stwierdza, że w zebraniu uczestniczyło 36 mieszkańców sołectwa, biorących udział w głosowaniu oddali 32 głosy ważne, 4 głosy nieważne. Kandydaci otrzymali następującą ilość głosów. Marcin Szala 29, Marzena Grzeszkowiak 28, Lucyna Makówka-Kucek 17, Ewa Wylegała 30, Natalia Kryskowiak 20. Komisja skrutacyjna stwierdza, że w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania w skład Rady Sołeckiej wybrano Marcin Szala, Marzena Grzeszkowiak, Ewa Wylegała i Natalia Kryskowiak. Gratuluję sobie Państwu. Był zakup namiotu. No i później, Szanowni Państwo, weszedł problem moderatora, czyli osoby, która musi planować czy też prowadzić tę grupę dalej. I w konsekwencji wiele sołectw nie podjęło się dalszemu. Ten proces został wstrzymany, bym powiedział. I ta odnowa wsi gdzieś tam utknęła w punkcie martwym. I dobrze, że to się teraz próbuje reaktywować, bo wielu sołtysów, gdy jesteśmy na spotkaniach, cały czas do tego dąży, żeby to powstało. I dalej, bo wiadomo, że tak jak to Pan Burmistrz wspomniał, Pani Wiceburmistrz, są to małe granty, małe tam czynności, ale małymi krokami możemy osiągnąć wiele. Tak, inwestycyjnych mamy 70 tysięcy do finansowania plus 30 minimalnych wkład własny. Zazwyczaj te inwestycje są na poziomie powyżej 100 tysięcy. To już jest naprawdę taki fajny zastrzyk i z mojego doświadczenia w gminie Pstród my każdego roku mieliśmy taką dotację inwestycyjną, mieliśmy potem zakupową, mieliśmy też dla organizacji pozarządowych. A najaktywniejsze sołectwa pozyskały po 7 dotacji i one uzyskały potem też status tej aktywnej wsi z nagrodą finansową, więc to naprawdę jest do zrobienia. Jest to, myślę, dobry pomysł, jak już też Paweł i wielu mieszkańców o tych boiskach wspominaliśmy, co Pan Burmistrz, też jest to jakiś sposób na rozwiązanie przyszłościowe, ale też nasze imprezy, które w sołectwach, w gminie się odbywają, tak jak wspominałem w sprawozdaniu swoim, jesteśmy gminą rolniczą. Wielu sołtysów, gdzieś tam się spotykamy, bo rozmowy też trwają odnośnie drużynek gminy. Na chwilę obecną ten temat fizycznie umarł. Nie wiem, czy jest możliwość powrotu do tego i te granty w jakimś stopniu co roku inne sołectwo, czy dwa sołectwa, to też był taki zamysł, żeby przystąpiły do tego działania i może te granty, nawet te małe, na tej imprezy pozyskiwać, bo wiem, że taka możliwość gdzieś jest tam. Wtedy, żeby to rozwijać, kultywować, no bo licząc, tak jak wspomniałem, jesteśmy tą gminą rolniczą. Jak na forum innych gmin, około ościennych, 8, jak my się czujemy? To jest tylko moje odczucie, ale wielu sołtysów coraz więcej na ten temat dziś mówi. Myślę, że przy najbliższym spotkaniu sołtysów warto by ten temat poruszyć i gdzieś ten temat po prostu drążyć. Nie? Także o dożynkach. Tak. Dobrze, to ja powiem, jaki jest mój pomysł na dożynki, bo pierwsza sprawa,
to uważam, że byłoby nieporozumieniem, żeby do rzędki robić we wrączkach. Mieliście nie miałem sensu, tak? To jest jakbyście to. Natomiast myślę, że dobrym przykładem jest to, czy też dobrym pomysłem jest to, żeby dożynki wiejskie, gminne dożynki realizować w terenie wiejskim po pierwsze i po drugie właśnie łącząc dwa lub trzy sołectwa, które są blisko siebie, żeby ten obowiązek jakby, czy to działanie nie spadło na jedno sołectwo, tylko na dwa lub trzy. I wtedy robimy, mamy 20 sołectw, nawet na 4 sołectwa, tak? I co 5 lat wypadałoby w innym sołectwie, tak? Czy też w innym obszarze. Właśnie łącząc to po 4 sołectwa. I wtedy myślę, że tej pracy nie byłoby aż tak dużo. I myślę, że to byłaby taka idea, która by dodatkowo jeszcze integrowała te 3 czy 4 sołectwa, które by organizowały takie wydarzenie. Także tak myślę, że to widziałem, że tak to było realizowane na przykład w gminie Gniewy. Zdarzało mi się, że byłem tam zapraszany też na dożynki właśnie gminne i to było właśnie w takiej formule i to naprawdę, no wtedy też więcej osób przyjeżdżało, bo wtedy przyjeżdżali mieszkańcy czterech sołectw, a nie tylko głównie ci, którzy są w danym sołectwie, gdzie jest to organizowane. Także myślę, że to jest pomysł na to, jak można byłoby to zrobić w Chodzie. Muszę na to też możliwość pozyskania wtedy, bo w tym okresie, co odbywałeś w naszej gminie, to wiadomo gmina w jakimś stopniu pokrywała i bok zapotrzebowanie kosztów, bo te koszty też wiadomo w stosunku do 2012 roku, a teraz to są zupełnie inne. Także koszty wzrosły, myślę, że każdy z Państwa o tym wie. Także każda impreza w jakiś sposób jest po prostu kosztem dla sołectwa, gdzie to też rezerwujemy w budżetach sołeckich, które w zebraniach bodajże też we wrześniu już się będą odbywać, podział funduszu sołeckiego, gdzie te imprezy czy też inwestycje wstępne, takie projekty miękkie bym powiedział, bo jak to tak można nazwać, są przyszłościowo organizowane przez gminę Wronki i przy udziale również pomoże im sołectwa. Także z mojej strony, Szanowni Państwo, jeżeli macie, macie jeszcze jakieś pytania do Pana Burmistrza i tu jakieś wnioski, bo jesteśmy w wolnych głosach i wnioskach. Czy pytanie Panu Burmistrzowi, czy Pan Wiceburmistrz tutaj Państwo chcecie zadać, to bardzo proszę. Może sobie zrobić Państwo, chcecie zadać pytanie. Tak, no my deklarujemy, że jeszcze na pewno z Państwem postaramy się spotkać w tym roku. Ja obiecywałem, że jeszcze będziemy się spotykać też właśnie przed tworzeniem budżetu, czyli gdzieś tam jeszcze wrzesień, październik, chcielibyśmy też do Państwa jeszcze też dotrzeć i wtedy pan, też porozmawiać. Panie Burmistrzu, odnośnie spotkań jeszcze wspomnę, bo tu już wspominałem, że tego spotkania o tym przystanku na koszarach, nie wiem, jakiś wolny termin, jeżeli jest taki... Do końca czerwca na pewno nie damy rady. Nie damy rady, wiadomo, bo to już jest ostatni tydzień. W okresie lipca, czy po wakacjach byśmy się spotkali, raczej przed wakacjami, znaczy w trakcie wakacji, bo ten czas jest planowanie też przetargów dowozów dzieci. Co do czasu, tak. Gdzieś tam były zapewnienia, że jeszcze tam bo tam w punkcie troszkę martwy i teraz dalej próbujemy to zrobić, nie? Także w lipcu może... Spotkajmy się, tak? Dobrze, to z panem Burmistrzem się umówię wcześniej, byśmy wtedy termin ustawili i tu z mieszkańcami wtedy zainteresowanymi na koszarach się spotkamy. Pokażemy o co chodzi, czy też nasi pizzy, czy z Państwem, jeżeli będą osoby zainteresowane, takie spotkanie przeprowadzić. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Także, Szanowni Państwo, dziękuję za dzisiejsze zebranie. Dziękuję jeszcze raz za to, że ponownie zostałem sołtysem. Mogę działać na dobro naszej małej ojczyzny, tak jak cały czas wspominam, na dobro gminy, bo wiadomo, że te sołectwa tworzą też gminę, wchodzą w skład gminy i gdzieś na forum też reprezentujemy tę gminę. Dziękuję jeszcze raz też nowo powołanej Radzie Sołeckiej. Myślę, że będziemy pomocnie współpracować na rzecz naszej społeczności. Dziękuję Panu Burmistrzowi, Pani Wiceburmistrz, Karolinie Bloch, Panią z gminy, serdecznie dziękuję, Pani redaktor, która nas tutaj przyszła. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Ja ze swojej strony Państwu życzę, ci, którzy się wybierają na wczasy, na wakacje, oczywiście udanej pogody, miłego spędzenia czasu, a rolnikom obfitych plonów, oby było ok. I mam nadzieję, tak jak słyszałem, że już być może kilka rozpoczniecie Państwo za 3 tygodnie, tak? Bo tak przed, że może być wcześniejsze, tak? No to w takim razie, żeby dobrze spało. A potem, żeby się zleć, to jest właśnie tak.